W niezwykłą podróż do czarodziejskiego lasu pełnego muzyki Mozarta zabrali młodych widzów aktorzy z teatru Wariacja z Warszawy w niedzielę 19 października w ramach kolejnego poranka teatralnego dla dzieci w Kozienickim Domu Kultury zaprezentowany został spektakl Księżniczka i Mozart. Nawiązywał on do opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Czarodziejski flet. Przybyli do Domu Kultury na spektakl młodzi widzowie z dużym zainteresowaniem śledzili losy młodego muzyka, króla słońca, królowej nocy i jej córki kołysanki oraz duszka leśnego. Jak to w bajkach bywa, wszystko dobrze się skończyło, a młodzi widzowie wychodzili zadowoleni z przedstawienia.